Kochani, cieszę się ogromnie, że mogę być tutaj dzisiaj z wami. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę. Zanim zaśpiewam kolejną piosenkę, kolejny refren, kolejną pieśń właściwie, chciałabym powiedzieć parę zdań, jeżeli pozwolicie mi. Tak się zdarzy, że to będzie nieznana wam piosenka, nieznany wam refren. Chciałabym jednak bardzo, żebyście zabrali go w swoich sercach do domu. Ale nie tylko jako utwór, nie tylko jako pieśń, ale treść, która wypełni wasze życie. Barankowi cześć, tak nazywa się ten utwór. Zaraz się go nauczymy, kochani, ale zanim zaśpiewam, pozwólcie, że powiem o mocy krwi, która płynęła z krzyża, na którym oddał swoje życie Baranek Boży. Słuchajcie, ta moc, ta krew ma moc do dzisiejszego dnia. Taką samą, jaka miała wtedy, kiedy Pan Jezus umierał za nas. I każdy z nas z tej mocy może skorzystać. Dlaczego o tym dzisiaj mówię? Pozwólcie, że podzielę się swoim krótkim świadectwem. Podzielę się czymś bardzo intymnym i chciałabym, żebyście uchwycili się Bożej mocy, tak jak ja się uchwyciłam. Kilka miesięcy temu, w październiku, dowiedziałam się, że mam raka. Nikt nie jest gotowy na taką wiadomość. Nikt nie jest gotowy na to, co może przynieść ta choroba. Nie będę opowiadać o szczegółach, powiem tylko jedno. Pan Bóg przeprowadził mnie przez operację i sprawił, że dzisiaj jestem zdrowa. Uchwyciłam się Jego obietnic. Uchwyciłam się tego, że Jego moc, Jego krew ma moc tak jak kiedyś. Wielu ludzi modliło się o mnie. Dziękuję im za to. Czułam te modlitwy i powiem wam jeszcze jedno, że cokolwiek by się stało, jeżeli człowiek naprawdę uchwyci się Bożej mocy, która płynie z krwi Pana Jezusa Chrystusa, to nie boi się nawet największych doświadczeń, jakie na niego spadają. Zaśpiewajmy razem Barankowi cześć. Zaśpiewamy razem? Amen. Cześć, Barankowi cześć, chwała Mu. Barankowi cześć, Barankowi cześć, Barankowi cześć, chwała Mu. Alleluja, alleluja, alleluja. Barankowi cześć, chwała Mu. Alleluja, alleluja. Barankowi cześć, chwała Mu. Jezus Judy lew, On zwycięzcą jest, bo zwyciężył już diabła moc. Jezus Judy lew, On zwycięzcą jest, bo zwyciężył już diabła moc. Alleluja, śpiewajcie z nami. Alleluja, alleluja. Pan zwyciężył już diabła moc. Zwyciężył już diabła moc. Uwaga! To jest moc, moc, moc. O, przecudna moc świętej krwi, świętej krwi. To jest moc, moc, moc. Zwycięstw pełna moc świętej zbawicielowej krwi. Czy chcesz z Chrystusem swe życie tu wieść? Jest moc świętej krwi. Chcesz żyć tu z Panem i chwałę Mu nieść, codziennie masz siłę w tej krwi. To jest moc, moc, o, przecudna moc świętej krwi.
teraz nie pozostaje nam zaśpiewać nic innego, jak tylko, że Jezus zwyciężył. To już 2 godziny minęło. Trzeba do domu. Jak to normalne koncerty trwają maksymalnie 1,5 godziny? To 2 godziny. Słuchajcie, ale teraz wypadałoby, żebyśmy, nasza tutaj wspólnota, podziękowała wam, żeście przyszli tutaj dzisiaj, żeby się z nami pomodlić. Kochani, podziękujmy głównym wykonawcom, wspólnota jednego serca, jednego ducha z całego świata. A teraz dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy wam, dziękujemy wam, wam, dziękujemy. A teraz posłuchajcie, posłuchajcie, może nie wszyscy znacie osobiście. Daniel Pomorski, Łukasz Kluczniak, Piotrek Baron, Robert Cudzik, Krzysiu Szypuła, Joachim Mencel, no Piotruś Jankowski, pan. Nasz największy przyjaciel z Meksyku, Tomasz Sanchez. A Hubert Kowalski, który pięknie poprowadził orkiestrę. Zanim zacznę przedstawiać naszych solistów, to ten człowiek, który się nazywa Marcin Podpieszalski, zbudował te wszystkie aranże i nas tutaj pięknie uczył śpiewać i grać. Marcin Podpieszalski. A teraz patrzmy, co tutaj jest. Z tyłu na harbie nas pomagała Małgosia Komorowska. A teraz, słuchajcie, nie wiem, kto im powiedział, że takie największe zgromadzenie modlitewne, w ogóle mogę powiedzieć, w Europie czy na świecie, jest w Polsce, że zaproszono nas gdzieś tam z Afryki, z Wybrzeża Kości Zdrowiowej, żeby nie mogli z nami się pomodlić. Claret Gospel! Claret Gospel!
Bogusz, Kasia Bogusz. Aga, gdzie tam jest nasza Beatka Bednarz za Skarb Narodowy. Beata Bednarz za Skarb Narodowy. Ale słuchajcie, nasze najwspanialsze, jeszcze raz najwspanialsze dyrygentki chóru, Aga Musiał i Tamara. Słuchajcie, najwspanialszy chór w Europie Środkowej to jest młodzież, skąd? Z Podkarpacia, jednego serca, jednego ducha. A jeszcze... I musimy jeszcze Hubertowi przygotować, bo się pochwalił, że dzisiaj orkiestra niesamowita, też z Podkarpacia i z Polski. Nasza orkiestra kochana i Huberta Kowalskiego. A teraz to już naprawdę Jezus zwyciężył.